Witam przepięknie i serdecznie zapraszam na rozmowę z cyklu O Matmo, daj się poznać. Dziś moim gościem jest profesor Włodzisław Duch. Dzień dobry. Przede wszystkim, i tu mówię z nieskrywanym podziwem, człowiek nieprzeciętny, nieprawdopodobnie barwny, z ogromnym doświadczeniem i oszałamiającą wiedzą. Wiedzą dotyczącą organu, który Woody Allen powiedział, że to jest jego drugi ulubiony organ, czyli mózg. Panie profesorze, mózg a matematyka. Co badania nad mózgiem wnoszą do uczenia się królowej nauk? No, ja już jestem w takim wieku, że to jest mój pierwszy ulubiony organ, muszę powiedzieć. Ale jak wiemy, wszystko zależy od mózgu, a również nasze rozumienie świata. I no, jak Państwo wiecie, ludzie się spierali od lat, czy matematykę się odkrywa, tak jak Platon sądził, że ona gdzieś tam jest w jakimś świecie idealnym, czy też się ją konstruuje, bo to są ludzkie konstrukcje. Otóż ludzie badający nasze aparaty poznawcze, czyli kognitywiści, jednakże doszli do wniosku, że matematyka jest związana z naszym byciem w świecie, jest ucieleśniona, jak to się czasem określa, prawda? Czyli pozwala nam rozumieć, co się w tym świecie dzieje. I nawet takie abstrakcyjne rzeczy, jak liczby zespolone, czy jakieś takie równania dziwne, odnoszą się do tego, że i są to pewne procesy, które zachodziły w świecie. No i matematyka rozwinęła się bardzo mocno, oczywiście od XVII, XVIII, XIX wieku, głównie patrząc na realne problemy, jakie rozwiązać. No i cała cywilizacja się opiera w zasadzie na tym, żeśmy się nauczyli pewne rzeczy rozumieć, modelować, rozwiązać, uchwycić w postaci różnych równań i zależności, dzięki czemu jakoś ten świat możemy opisywać. I kiedy pomyślimy sobie o tym rozwoju ogólnym cywilizacji, no to właśnie zaczynał się od tego, że ludzie wierzyli w fatalizm, myśleli, że to wszystko kaprysy bogów, które możemy w mitach greckich znaleźć, prawda? Bogowie o wszystkim decydowali, podpowiadali, popychali ludzi. To samo zresztą było w Indiach czy w innych krajach, gdzie podobnie patrzyli na losy ludzkie. No i nagle okazało się, że możemy coś zrozumieć, że przyczyny mają swoje skutki, ale trzeba to jakoś matematycznie opisać, bo dzięki temu możemy przewidywać, jak ten świat się będzie rozwijał i zachowywał. No i przyczyna, dla której potrafimy to zrobić, jest jednak dość tajemnicza, dlatego że mózgi nie powstały po to, żeby tworzyć matematykę czy abstrakcyjne teorie. Mózgi powstały po to, żeby umożliwić nam przetrwanie w środowisku, które jest bardzo złożone, często wrogie. No a my próbujemy jakoś sobie w nim radzić, podobnie jak zresztą wszystkie zwierzęta i wszystkie organizmy próbują w tym wrogim środowisku jakoś przetrwać i sobie poradzić. To jak to mogło dojść do tego, że zaczęliśmy używać pojęć matematycznych? Strasznie powoli, jak wiemy, prawda? Znaczy z jednej strony gdzieś tam w Egipcie, jak patrzeć na głęboką historię, ludzie zaczęli mierzyć szybkość przyrostu poziomu wody w Nilu gdzieś tam na południu, po to, żeby określić, jakie będą wylewy, a po to, żeby określić, jakie poletka, a potem po to, żeby określić, ile się z nich zbierze, no i żeby oczywiście nauczyć się podatki zbierać w zależności od tego, ile komu co urośnie, prawda? Słynne przykłady tego, jak tutaj podwoić ilość zboża. No to pierwiastek trzeciego stopnia trzeba było zrobić, żeby zobaczyć, jak duży musi być sześcian, w którym będzie dwa razy więcej tego zboża, prawda? Bardzo wiele takich praktycznych rzeczy spowodowało rozwój matematyki i takie pojęcia abstrakcyjne sprawiały naszym mózgom ogromne problemy, dlatego że samo pojęcie zera na przykład, to przez 1500 lat nie udawało się go wprowadzić, prawda, w matematyce, która się rozwinęła gdzieś tam w Mezopotamii. Bardzo późno pewne idee dotyczące na przykład używania symboli algebraicznych zostały zrozumiane. Jeszcze Clavius, prawda, pisał w XVI wieku, że no, minus jeden razy minus jeden to jest jeden, dobrze, ale liczby ujemne były bardzo podejrzane, prawda? To jeszcze Leibniz nie potrafił zrozumieć,
jak to jest, że właśnie no, liczby ujemne mają takie dziwne własności, że 1 dzielony przez minus 1, czyli duża liczba przez małą, to jest to samo, co minus 1 przez 1, czyli mała przez dużą. No, no liczby się tak nie zachowują, prawda? Więc widać, że powoli żeśmy rozwijali tą ideę taką abstrakcyjnych pojęć liczbowych i teraz nie mamy z wieloma rzeczami problemu, jeśli je uczymy dostatecznie wcześnie, prawda? Może nie uczymy dostatecznie wcześnie liczb zespolonych i różnych zależności takich i dlatego studenci mają no, problemy z przyswojeniem idei takich głębszych, które za tym stoją, ale uczą się nimi manipulować. Natomiast my nie mamy problemu z taką zupełnie prostą matematyką. Teraz co wiemy o tym, prawda, jak ludzie postrzegają wielkości ilościowe. No, nawet takie zwierzęta, powiedzmy kurczaki czy inne, potrafią wyczuwać małe wielkości 1, 2, 3. Ale jak jest już więcej, no to trudno jest to zrobić bez odniesienia się do jakichś abstrakcyjnych, takich symbolicznych pojęć matematycznych. No i nie mamy specjalnej struktury w mózgu, która by nam pozwoliła takie rzeczy robić, prawda? A ludzie to potrafią, zwierzęta w minimalnym stopniu, prawda? Niektóre podobno liczą do 8 czy po zbliżonej liczby, ale nie potrafią oczywiście wyobrazić sobie jakoś pojęć abstrakcyjnych, matematycznych. Zresztą jak mówiłem przed chwilą, ludzie też mieli z tym długi czas bardzo problemy i to dzięki edukacji nauczyliśmy się wykorzystywać jednakże takie pojęcia matematyczne i jakoś używać w praktyce. No i w tej sytuacji gdzieś tam w mózgu musiały nastąpić procesy, które spowodowały, że pewne obszary zaczęły się specjalizować w tych pojęciach matematycznych. Wydaje się, że podstawą do tego wszystkiego są jednakże relacje przestrzenne, bo one były zawsze ważne, one są ważne dla zwierząt, prawda? Musimy się orientować w przestrzeni i tak dalej. No i w związku z tym, dla szczególności rozwoju geometrii, prawda, możliwość wyobrażania sobie relacji przestrzennych jest bardzo ważna i tutaj też jest szereg takich publikacji i eksperymentów pokazujących, że właśnie myślenie przestrzenne jest jedną z podstaw do tego, żeby rozwinąć bardziej abstrakcyjne idee matematyczne. Niektórzy wielcy teoretycy, powiedzmy tacy jak Richard Feynman na przykład, to on opisywał, jak on sobie wyobraża niektóre rzeczy, jak ktoś mu opowiada o jakichś abstrakcyjnych tam teoriach, prawda, i równaniach, że on sobie to wyobraża geometrycznie, że jest jakaś kula, w której rosną wąsy i która się jakoś tam skręca i w pewnym momencie ktoś mu coś mówi, a on mówi, nie, to niemożliwe, bo ja tego nie mogę sobie tak dalej wyobrażać, prawda. Więc ludzie przekładają pewne abstrakcyjne pojęcia na takie wyobrażone topologiczne czy takie relacje przestrzenne. No i pewne obszary w mózgu, takie, które się mieszczą tutaj gdzieś w płacie ciemieniowym, z tyłu jest taka bruzda centralna, prawda, z przodu jest pierwotna kora ruchowa, z tyłu jest pierwotna kora czuciowa, a za nią są takie obszary, które się specjalizują w relacjach przestrzennych, prawda. Uszkodzenie tego obszaru w szczególności tutaj powoduje, że ludzie zaczynają pomijać na przykład lewą stronę świata. Rysują zegar, ale tylko połowę cyfru. Jeśli mają sobie coś przypomnieć, to rysują tylko właśnie prawą stronę, powiedzmy ulicy, którą dobrze znają, a jak im powiedzieć, żeby popatrzyli z drugiej strony, to rysują tą drugą, czyli pamiętają obydwa, ale nie ma miejsca w mózgu, w których te relacje przestrzenne mogłyby się ujawnić właśnie. No i te obszary stały się bardzo istotne, żeby również te bardziej abstrakcyjne pojęcia matematyczne rozwijać, no a w szczególności właśnie taki obszar, który się tam nazywa tą bruzdą międzyciemieniową, zwykle się uaktywnia, kiedy mamy do rozwiązania jakieś problemy wymagające właśnie ilościowych relacji, myślenia o liczbach czy jakichś teorii matematycznych. Ale to jest bardzo późne w historii, prawda? To jest coś, co się rozwija właściwie no, od kiedy się taka bardziej abstrakcyjna matematyka zaczyna rozwijać. Jeszcze jak wiemy za czasów Kopernika, nie wiem, dzielenie dwóch liczb w notacji rzymskiej to był koszmar, to trzeba było pojechać na głębokie studia do Włoch, żeby się nauczyć podzielić dwie liczby, prawda, w takiej notacji. Prawda? Także wiele rzeczy dzięki postępowi i wprowadzeniu odpowiednich reprezentacji ludzie się nauczyli robić, a mózgi się nauczyły no, dzięki temu, że mamy wczesną edukację i uczymy dzieci posługiwania się pojęciami liczbowymi.
I to, co wiemy, to jest jednakże, to pokazuje, że są bardzo duże trudności z przeniesieniem pewnych umiejętności na inne obszary, prawda? Czyli to, że to nasze uczenie jest bardzo mocno sytuacyjnie ograniczone, prawda? Że jeśli uczymy się praktycznych jakichś operacji w jakimś określonym kontekście, to wcale nie znaczy, że w innym kontekście będziemy potrafili zrobić coś podobnego. To myślenie przez analogię jest rzeczą trudną i rzadką, powiedzmy, no ale widać, że są podstawowe rzeczy, takie jak właśnie pamięć, uwaga, które pozwalają nam uczyć się no, prawie wszystkiego, prawda? W szczególności właśnie jakichś relacji takich ilościowych. I dlatego, kiedy myślimy o tym nauczaniu, to no dobrze jest pokazywać rzeczywiste przykłady. Dobrze jest próbować tak emocjonalnie ludzi pobudzić, mówiąc, aha, jak ty tego nie zrozumiesz, to pewnie stracisz dużo pieniędzy, prawda, w życiu. Albo można, są świetne przykłady pokazujące, jak rezultaty testów matematycznych wiążą się z sukcesem w życiu na przykład, prawda? Można zobaczyć takie wykresy, jak punkty, które 13-latki na przykład w Ameryce, prawda, zdobywają z takich testów matematycznych, później się przekładają na poziom ogólny wykształcenia, zarobki w życiu i inne rzeczy. I to jest duża motywacja, jeśli ludzie zobaczą, dostatecznie wcześniej, jeśli dzieci zobaczą, że ta matematyka ma nie tylko wartość praktyczną, ale że ona na dłuższą metę może się okazać bardzo istotna. Korzystna, wymierna. Wymaga treningu naszych mózgów. Panie profesorze, a jest coś takiego jak talent matematyczny? No jest bez wątpienia. Oczywiście genetyka zwykle jest bardzo trudnym obszarem, w którym ludzie jak szukają różnych relacji pomiędzy zmianami genetycznymi a naszymi zdolnościami, no to często one są bardzo słabe, dlatego że te nasze zdolności ogólne zależą od mnóstwa różnych genów i w związku z tym trudno jest znaleźć jakąś podgrupę małą, która na to wpływa. Bardzo no, genów jest około 20 tysięcy powiedzmy i pewnie z 1000 ma wpływ na różne zdolności. Jest taki jeden gen, który dość mocno wpływa, on się nazywa chyba RoBo4, tak dziwnie, i on wpływa na wzrost właśnie tutaj grubości kory, głównie w prawym obszarze tym ciemieniowym. I uważa się, że on, że powiedzmy różne warianty tego genu, jeśli je zbadać, jakoś się wiążą ze zdolnościami matematycznymi. To no, oceny są takie, że to około 20% tych różnic zdolności może wyjaśnić, prawda? I to jest bardzo silny sygnał genetyczny, prawda? Także być może, że tu jest jakaś podstawa taka biologiczna, że ludzie, zresztą wiadomo, że niektórym ludziom łatwo pewne rzeczy przychodzą, innym trudno. To wszystko zależy od struktury mózgu, prawda? Właśnie takie rzeczy jak wyobraźnia przestrzenna jest bardzo różna u ludzi. To wystarczy popatrzeć na wyniki gry w Tetrisa na przykład, prawda? Czy innych gier wymagających wyobraźni przestrzennej, obrotów i tak dalej. Są wybitni algebraicy, którzy bardzo są kiepscy w geometrii na przykład, bo nie mają tej wyobraźni geometrycznej, a jednocześnie abstrakcyjnie mogą manipulować wieloma rzeczami. No, tu wydaje się znowu jakieś spekulacje można snuć, z czego to się bierze. Jeśli człowiek ma dobrą wyobraźnię przestrzenną, no to zwykle dlatego, że jego myślenie abstrakcyjne może pobudzić jakoś te obszary zmysłowe, które potrafią nam nasunąć pewne obrazy takie właśnie, jak wspomniałem o tym Feynmanie na przykład. Obrazy dotyczące właśnie relacji przestrzennych, możliwości obrotu. Są różne testy właśnie tej rotacji mentalnej właśnie, gdzie się patrzy na jakieś takie klocki i pyta, czy te dwa są takie same, gdyby je obrócić, prawda? No, trzeba mieć pewną wyobraźnię przestrzenną, żeby to zrobić. No i to zależy od struktury mózgu, prawda? Jest kilka rzeczy, które na to wpływają. Z jednej strony no właśnie to, że mamy dostatecznie dużo neuronów w jakimś obszarze, czy ta grubość kory, prawda, jakoś na to wpływa, ale z drugiej strony wpływają też połączenia pomiędzy różnymi obszarami mózgu, czyli te połączenia, które są dość no, prawda, odległych obszarów, wymagają tego, żeby te aksony, te końcówki neuronów, które, prawda, łączą te obszary ze
ze sobą, dość szybko przewodziły informacje i one muszą być odpowiednio taką otoczką, mieliną tak zwaną, połączone, prawda? Jeśli są dobrze zmielinizowane, jak to się określa, i ten proces mielinizacji następuje no, dość powoli w niektórych obszarach mózgu. W każdym razie od niego zależy to, jak dobrze się będą synchronizować różne obszary, a złożone różne takie problemy, nawet takie proste wydawałoby się stosunkowo, jak odliczanie od 100 co 7, prawda, wstecz. No, 193 i teraz musimy odejmować to 7, prawda? Okazuje się, że jeśli to jest odliczanie co 1, no to wystarczą płaty czołowe, ale jeśli już jest właśnie odliczanie o większą liczbę, to jest to na tyle złożone zadanie, że w mózgu musi nastąpić współpraca pomiędzy obszarami czołowymi i ciemieniowymi, prawda? I że pobudzenie tych dwóch obszarów jednocześnie, na przykład poprzez impulsy magnetyczne, powoduje, że ludziom to łatwiej idzie, prawda? Czyli te dwa obszary muszą się dobrze zsynchronizować. Żeby one się dobrze zsynchronizowały, to one muszą być ze sobą dobrze połączone i to właśnie poprzez te długie połączenia, które muszą być zmielinizowane, szybka synchronizacja różnych obszarów mózgu powoduje, że jesteśmy w stanie pewne rzeczy zrobić sprawnie. No i to wymaga ćwiczenia, prawda? Dlatego ćwiczenie pamięci roboczej i ćwiczenie tych zupełnie podstawowych rzeczy. Jeśli myślimy o no, takiej właśnie matematyce, no ćwiczymy sobie tabliczkę mnożenia na początek, prawda? No, w pewnym momencie robi się to szybkie, automatyczne i można robić bardziej złożone rzeczy, bardziej złożone obliczenia na dwu, trzy cyfrowych czy bardziej złożonych jeszcze takich liczbach. Dlatego, że żeśmy się nauczyli tych prostych operacji, które są tak szybko realizowane, że to one są zautomatyzowane, prawda? Chodzi o to, żeby zautomatyzować pewne czynności, nie wiem, jak się rozwiązuje równania, przenoszenie, zmiana znaku, jakieś dzielenie, mnożenie i tak dalej. Jak to, te podstawy są dobre, to można zrobić krok następny, ale to za każdym razem robimy jeden mały krok, prawda? Musimy najpierw zrobić dobre podstawy, a potem zrobić mały krok. No i widać w mózgu, co się dzieje, prawda? Jeśli mamy dobre podstawy, to po prostu szybko te procesy zachodzą, widać tą szybką synchronizację. No i w związku z tym można na tej podstawie na przykład zaczynać oceniać, czy ludzie mają już pewne umiejętności matematyczne, czy nie. Wystarczy badać no, proste potencjały takie właśnie w różnych częściach mózgu za pomocą elektroencefalografii czy innych technik, żeby zobaczyć, że mózg na takie zależności liczbowe, jakieś ilościowe szybko reaguje, prawda? No ale jak ktoś nie ma podstaw, to potem mu bardzo trudno zrobić kolejne. No właśnie. No właśnie, to o tych podstawach, ale podstawach bardziej w kontekście takiego uczenia się bardzo wczesnego, takie przedszkolaczki, dzieci przed szkołą jeszcze, których rodzice chcieliby no, zapewnić sukces później na matematyce. Jakie ćwiczenia, jakie zadania, w jaki sposób mogą przygotować mózg dziecka do tego, by później tak działał, że ta matematyka będzie łatwa, lekka, przyjemna, no i zapewni sukces w przyszłości. Czyli jak inwestować w matematycznego geniusza? Można? Wydaje się, że to się daje zrobić w znacznej mierze. Są różne programy takie, które ludzie na świecie próbowali rozwijać, które w tym bardzo wczesnym okresie koncentrują się przede wszystkim na tych relacjach przestrzennych, myśleniu przestrzennym, budowaniu czegoś na przykład, prawda? Budowaniu z różnych klocków, różnych struktur takich, czy rozwiązywaniu zadań typu, no jak masz różne takie kawałki, ile różnych rzeczy z tego możesz ułożyć, prawda? I ta inwestycja w takie umiejętności manipulacji przestrzennych i relacji przestrzennych jest no, pewną podstawą, prawda? Również wiadomo, że na przykład to właśnie liczenie na palcach, to wcielenie i tak dalej też może mieć duży wpływ, że palce są jakoś tam powiązane z reprezentacjami liczbowymi, prawda? No, są różne próby powiązania
również wyczucia ilościowego poprzez odnoszenie tego do pewnej osi przestrzennej, prawda, że tu mamy 0, tam 1, 2, 3 i to się jakoś tam rozciąga i ludzie robią liczne eksperymenty pokazujące, prawda, jakie błędy dzieci robią, kiedy używają pewnych liczb i jak to się ma do tego rozumienia reprezentacji przestrzennych takich. Także taka niesymboliczna jeszcze matematyka, która często nie jest jeszcze właśnie związana bezpośrednio z liczeniem, jest tutaj dość istotna, no ale to już wpływa na strukturę naszego myślenia, a przede wszystkim właśnie te dwie rzeczy, czyli uwaga i pamięć relacji przestrzennych się rozwija dzięki temu, prawda? A potem te trudniejsze zagadnienia, no, to jest pewien nacisk na to, żeby w mózgu te połączenia pomiędzy obszarami czołowymi i ciemieniowymi się rozwijały. A te dwa obszary tak naprawdę to decydują w przyszłości o naszej inteligencji. Jest taka teoria ciemieniowo-czołowa inteligencji, która mówi, że właściwie wszystkie obszary w mózgu, jak między sobą się komunikują, to zwykle nie bezpośrednio, czyli nie jest tak, że jeden obszar na wszystkie tam 100 innych, tylko właśnie poprzez tą pośrednią strukturę, która jest związana z sieciami pomiędzy czołowymi obszarami i ciemieniowymi, prawda? I ta teoria ma wiele, powiedzmy, podstaw takich eksperymentalnych, że należy rozwijać właśnie takie połączenia, a te połączenia się rozwijają na skutek takiej prostej zabawy, prawda? Może właśnie nie całkiem prostej, ale no, wielu z nas się uczyło w dzieciństwie składać różne klocki, ja sam pamiętam różne, to nie tylko klocki Lego. Klocki Lego dużo na pewno dobrego zrobiły dla dzieci pod tym względem, prawda? Ale pamiętam, że były jakieś zupełnie inne takie, jakieś takie metalowe różne, które się skręcało ze sobą, tworzyło z tego różne struktury i człowiek się tym bawił i tworzył właśnie takie struktury różne. To jest jednakże dość no, dobra podstawa. Natomiast może wspomnę o tym, że takie badania są naprawdę trudne do zrobienia, prawda? To znaczy zwykle ludzie usiłują jakoś tam określić, jaka jest średnia i następnie jakie są odchylenia, czyli jaka jest wariancja wokół tej średniej, prawda? Ale to jest zwykle trudne, bo w genetyce się bardzo rozwinęły mocno metody statystyczne określania, jaki może być wpływ genów, jaki może być wpływ środowiska i jaki jest wpływ oddziaływania geny-środowisko na nasze jakieś różne cechy, umiejętności, prawda? Coś, co się nazywa cechami fenotypowymi, czyli takimi, które opisują nasze powiedzmy jakieś zdolności w tym przypadku, prawda? I to jest bardzo trudne do obliczania, dlatego że jest tyle różnych czynników, które na to wpływa, że właśnie wszystkie te wyniki, jakie mamy, one zwykle mówią, no jest pewien wpływ, prawda? Ale czy to jest taki wpływ bardzo istotny? Wydaje się, że ten wpływ zabawy wczesnej jest bardzo istotny, że właśnie, no, ale również odżywiania, nawodnienia, ćwiczeń fizycznych, prawda? Rozwoju układu krwionośnego, który dostarcza krew do mózgu, no tysiące różnych rzeczy, które stoją za tym, że w końcu robią się mózgi w miarę sprawne, prawda? Jednym się robią w miarę sprawne, a innym się psują. Panie profesorze, czy już wiemy, co, jak wspierać tą efektywność ewentualną i osiągnięcia matematyczne małych dzieci? A jak, albo co wpływa na efektywność uczenia się matematyki przez uczniów i uczenia matematyki przez nauczycieli? Jak można to na podstawie badań, na podstawie pana wiedzy, jakie czynniki, co można, wpływają na efektywność, co można zrobić, żeby tą efektywność zapewnić? No są różne mądre programy, które rzeczywiście niektóre odnoszą duży sukces. Na przykład no, ludzie próbowali wprowadzić jakieś systemy takie wspomagające nauczanie, takie systemy właśnie inteligentnego nauczania, które usiłują monitorować to, co student wie i to, co prawda, często prowadzi do pomyłek, więc trzeba tam podrzucić jakieś fragmenty wiedzy i tak dalej. Ale te systemy jakoś tak się wolno rozwijają, muszę powiedzieć. Ja jestem dość rozczarowany tym rozwojem inteligentnego wspomagania nauczania,
bo co prawda są bardzo fajne teorie, na przykład takie, które John Anderson, znany kognitywista z Uniwersytetu Carnegie Mellon, rozwinął, i one są stosowane dość szeroko, takie programy wspomagające nauczanie matematyki, mają dobre efekty rzeczywiście, i te efekty zwykle są ograniczone jednakże właśnie do, no powiedzmy, algebry, bo program jest do algebry. Oni mają kilka innych, to instytucja się nazywa Carnegie Learning i zrobiła się taką komercyjną instytucją, która oferuje różne metody wspomagania takiego właśnie zautomatyzowanego, powiedzmy, czy stosującego pewne teorie uczenia się. Anderson jest ekspertem od takich właśnie różnych teorii kognitywnych, prawda, takich no, też pewnej architektury takiej, która ma symulować nasze procesy poznawcze. Ale jest bardzo wiele czynników, które wpływają na to. No, na przykład właśnie jeśli człowiek się sparzy w dzieciństwie, prawda, i jakoś jest karcony, bo czegoś nie rozumie, nie umie, no to może nabrać pewnego lęku przed matematyką, prawda? I ten lęk mu potem przeszkadza. Ja znam szereg osób, które jak się tylko zaczyna posługiwać jakimikolwiek szacunkowymi ocenami, to natychmiast wyłączają mózgi. To wśród studentów też czasami widać niestety, że mylą wszelkiego rodzaju pojęcia, miliony z miliardami, prawda? Czy no, jakieś rzeczy wymyślają, które zupełnie się nie dają jakoś ocenić, a z drugiej strony nie potrafią zrobić najprostszych oszacowań, prawda? Ludzie są bardzo kiepscy, jeśli chodzi o probabilistykę na przykład i próby oceny prawdopodobieństwa jakichś zdarzeń. To tego nas też się specjalnie nie uczy, a to są też bardzo istotne rzeczy. Oceny statystyczne. No niektórzy na tym zarabiają. No właśnie, ale oceny na przykład właśnie na ile jest to rzecz, jest to kwestia przypadku, a na ile jest to rzecz prawdopodobna. Nie wiem, no te wszystkie obecne teorie spiskowe w znacznej mierze się z tego biorą, że ludzie sobie wyobrażają, że no, musi być związek przyczynowo-skutkowy, że moje dziecko akurat zostało zdiagnozowane z jakimś poważnym problemem, takim jak autyzm, bo gdzieś tam tydzień czy dwa tygodnie temu było szczepione. No, ale akurat w wieku 2 lat jest szereg szczepień, prawda? I w wieku 2 lat jest też szereg odkryć różnych zaburzeń rozwojowych. No i nagle taka identyfikacja czasowa, jeśli zobaczyć, ile jest przypadku, ile jest dzieci, na przykład, które się rodzą w Stanach Zjednoczonych, na 30 milionów dzieci, no jeśli 1% ma autyzm, to jest 30 tysięcy, prawda? I w związku z tym, 30 milionów to jest 300 tysięcy. I w związku z tym no można sądzić, że wśród tych 300 tysięcy akurat ta koincydencja czasowa z jakimiś innymi zdarzeniami jest na tyle bliska, że ludzie zaczynają szukać przyczyn tam, gdzie no, jest czysty przypadek, prawda? I nikt nas nie uczy tego, że no, statystyka pokazuje, że jeśli, prawda, 1 na 1 000 się zdarza, a pozostałych nie, no to jest to zupełnie czysta koincydencja, prawda? Jak to ocenić? Jak wiemy, szukanie zależności przyczynowych w nauce jest rzeczą niesłychanie trudną, prawda? Żeby to udowodnić, na przykład, że palenie powoduje raka płuc, no to trochę ludziom czasu zajęło, i zanim udało się wyciągnąć pieniądze z różnych firm, to dużo czasu zajęło. Ale w każdym razie różne rzeczy w procesie nauczania mogą powodować, że dziecko się wystraszy, że ma różne lęki związane z tym, że kiedyś sobie już nie poradziło. Jest pewne, że no, albo nie ma zdolności. To słynny przypadek właśnie, czyli to przekonanie, że dziewczynki są słabsze w matematyce. Prawda? No właśnie, miałam o to zapytać. Co prawda jest kilka no, takich przypadków jak Emmy Noether, która udowodniła niesłychane twierdzenia na początku XX wieku, prawda? Ale to czasami się mówi, no dobra, wyjątki. No, ale z drugiej strony patrzymy na statystyki i widzimy, że w tych testach matematycznych, jak i w testach czytania, gdzie dziewczynki prawie wszędzie wypadają lepiej niż chłopcy, prawda? Ale w testach matematycznych w wielu krajach wypadają znacznie gorzej. Na przykład w takiej Turcji wyraźnie gorzej, prawda? W Polsce trochę gorzej.
gorzej, powiedzmy. No a w Islandii dużo lepiej niż chłopcy. Czyli jednak jest to efekt środowiskowy, jak się wydaje, prawda? Jest to efekt tego, że dostatecznie wcześnie nie przekonano tych dziewczynek, że one też mogą sobie radzić z pojęciami liczbowymi, prawda? To są pewne, na pewno skłonności związane z genetyką, prawda? Związane z tym, że jednak organizmy męskie i żeńskie trochę się różnią, prawda? Ze względu również na różne problemy hormonalne czy zależności hormonalne. Ale jednakże te podstawowe zdolności poznawcze wydają się głównie zależeć jednak od środowiskowych. No stąd to przekonanie, że reklamowanie tych nauk ścisłych i przyrodniczych, czyli tego STEM-u słynnego, może rzeczywiście wpłynąć na to, że więcej kobiet się pojawi w naukach ścisłych. No, co prawda ludzie już troszkę przesadzają, mówiąc, no ale jeszcze ich jest mało na tych najwyższych poziomach. No to trochę trwa, prawda? Ale jest ich dużo już na studiach, jest ich dużo więcej wśród doktorantów czy doktorantek, prawda, niż chłopców. Czyli perspektywa jest dobra. No właśnie powoli się robi tak, że w niektórych obszarach perspektywa się robi w drugą stronę, prawda? Czyli nagle się okazuje, że tych chłopców jest mało, bo no właśnie w tych krajach rozwiniętych oni często idą do biznesu, jakieś prawnicze, wybierają zawody, ale rzeczy się zmieniają, widać, że to są środowiskowe warunki. Przez dłuższy czas było trudno ustalić, czy to są kwestie genetyczne, czy środowiskowe. Ludziom się wydawało, że one pewnie są genetyczne, bo w naszych kręgach kulturowych tak jest, no, okazało się, że nie we wszystkich właśnie. W tych krajach, gdzie jednakże no, dbano o rozwój dziewczynek, takie jak kraje skandynawskie, no, okazało się, że się jednakże to zupełnie odwróciło, prawda? Więc jest wiele rzeczy, które na to wpływają. Nie wszystkie rozumiemy do końca. Te lęki to trochę rozumiemy, prawda? To, że właśnie umiejętności, których próbujemy uczyć, czyli takich rzeczy jak czytania czy właśnie matematyki, to są umiejętności bardzo złożone, które ewolucyjnie powstały, czy w których mózgi zaczęły się specjalizować dopiero w ostatnich kilkuset latach na dobre, dzięki temu, że mamy odpowiednią edukację. Prawda? I to powoduje, że to są najbardziej złożone procesy w mózgu, które odpowiednie środowisko może wykształcić. I jak to dokładnie zrobić, co na to wpływa, no właśnie to w tych testach, które się daje zrobić, no nie jest łatwo wykryć, ze względu na to, że testy są zwykle robione w warunkach dalekich od naturalnych, prawda? W szkole się uczy długo, w szkole są różne relacje pomiędzy uczniami, prawda? No ten wpływ wzajemny emocjonalnych relacji różnego rodzaju jest bardzo duży. W niektórych krajach na przykład uważa się, że dobrze jest jednak kształcić dziewczynki i chłopców niezależnie, dlatego że dziewczynki się w innym tempie rozwijają, często szybciej, prawda? W związku z tym raczej te relacje sobie przeszkadzają, że dobrze, żeby się spotykali, ale nie tak, żeby bez przerwy, bo to im przeszkadza. Nie na matematyce. Mnóstwo rzeczy takich, prawda, które mogą wpłynąć na efektywność nauczania takiego. Także takie treningi, no właśnie, które by wyłapywały nasze słabości i różne składowe procesów myślenia, które moglibyśmy poprawić, to jest coś, co dopiero, mam nadzieję, uda się jednakże jakoś na tyle dokładnie przeanalizować, żebyśmy mogli zrobić wspomagające systemy nauczające takie z porządną sztuczną inteligencją, która nam pozwoli rozwinąć w pełni nasz potencjał, również matematyczny. Tak? Taką mamy nadzieję. Z tym oswajaniem lęków, zresztą badania, które pan profesor mi polecił, pokazywały, jak ważne jest to oswajanie z lękiem. Jak studenci, którzy pisali, opisywali lęk przed sprawdzianem, uzyskiwali wyższe wyniki na sprawdzianie niż ci, którzy po prostu podeszli do sprawdzianu i ten lęk, z tym lękiem zmierzali się już na samym teście. To też jest chyba dobra rada, jak ten lęk przed matematyką, przed liczbami oswajać. No tak, w różny sposób oswajać, prawda? I ja kiedyś, jak zdawałem pierwsze egzaminy, pamiętam na studiach, no to moja mama wyczytała, że tak, fosfor jest ważny.
albo glutaminian, który się okazało, że u osób upośledzonych trochę jest niski poziom, więc no, wymyślono, że może trzeba go podawać. Zamiast cukru żeśmy sypali glutaminian, a przed egzaminem zjadłem puszkę jakiejś ryby takiej, która niestety spowodowała, że dostałem tak ostrego rozwolnienia w czasie egzaminu, że ledwo udało się Więc czasem właśnie trochę reagujemy zbyt emocjonalnie czy panicznie, słysząc o różnych wynikach, a te wyniki często są dość słabe, prawda? Dlatego że jak ludzie piszą, no tak, no to ma wpływ, no to wpływ jaki, prawda? Jaki procent tej wariancji jesteśmy w stanie temu przypisać? No i często się okazuje, że minimalny, prawda? Jak się porównuje właśnie osiągnięcia na przykład, czy różne zdolności kobiet i mężczyzn, to się to zwykle odnosi do tego, jaki jest rozrzut tych w danej grupie, prawda? I ten rozrzut, jak wiemy, no jest taki, że jest średnia i wokół tej średniej to spada liczba takich przypadków, które mają podobne wartości, czyli jest taka krzywa dzwonowa, krzywa Gaussa, prawda? No i teraz patrzymy tak, no dla jednej grupy jest taka krzywa Gaussa, dla drugiej grupy jest taka krzywa Gaussa i czy one rzeczywiście są względem siebie silnie jakoś się odróżniają, mocno przesunięte te średnie. No to patrzymy w związku z tym na to, jak to jest względem tego rozrzutu. Ten rozrzut się zwykle określa takim symbolem sigma i mówi się, prawda, że to jest no, 1/4 sigmy albo cała sigma i tak dalej. No i na tej podstawie można zobaczyć, w czym rzeczywiście mózgi jednej grupy i drugiej grupy się istotnie różnią. No i w bardzo niewielu rzeczach się istotnie różnią, prawda? I te badania... To dobra wiadomość. No właśnie, ale często pojawia się w prasie informacja, o tutaj, prawda, chłopcy są mądrzejsi, czy tam, prawda, bardziej sprawni w czymś tam niż dziewczynki, w czytaniu mapy na przykład i relacjach przestrzennych i że to ma podstawy ewolucyjne. To wszystko się ładnie daje wyjaśnić, a potem patrzymy dokładnie i widzimy, że te różnice są naprawdę niezbyt duże, prawda, i że średnio rzecz biorąc, jeśli ja mówię, no ale ja jestem chłopiec i ja mam w związku z tym jakąś przewagę, to może się okazać, że jestem jednak po tej stronie słabej, prawda, i że znakomita większość dziewczynek ma nade mną przewagę, albo odwrotnie, prawda, więc to jest zawsze bardzo indywidualne i dlatego dobrze by było mieć dokładną analizę tego, co już dziecko w danym momencie umie, jakie zdolności wykazuje, jakie zainteresowania i próbować rozbudzać te zainteresowania w maksymalnym stopniu. Tak naprawdę cała cywilizacja opiera się na tym, że są elity takie, prawda? Jak popatrzeć właśnie na to, co ludzie mówią w tych wielkich firmach takich, gdzie naprawdę bardzo trudno dostać pracę, bo nie wiem, w jakimś Google DeepMind to jest 15 testów, zanim człowieka nie przejmą, no to się okazuje, że większość rzeczy, które została wymyślona i które spowodowały taką rewolucję, to wymyśliła garstka ludzi, prawda? Jest szereg takich opracowań pokazujących, że z niektórych tych szkół takich elitarnych jednakże, gdzie się skupia nad rozwojem indywidualnym człowieka, wywodzi się większość wybitnych ludzi w różnych dziedzinach, prawda? I że w związku z tym dobrze się skupić na wyłapywaniu tych talentów dostatecznie wcześnie. No teraz na przykład mamy fantastyczny talent szachowy, czyli pana Dudę, który wygrywa, prawda? Ja pokazywałem w czasie referatu też tą Amelię Deutscher, taką dziewczynkę, która komponuje od 4 roku życia i naprawdę często właśnie jest porównywana do Mozarta, bo ma zdolności co najmniej podobne, prawda? Chociaż czasy są zupełnie inne. Także właśnie czasami widać ten talent i jeśli on jest odpowiednio prawda, dostrzegany i ludzie się na tym koncentrują, żeby go rozwijać, no to on się bardzo mocno rozwija. Z drugiej strony no czasami jest to kosztem wielu innych rzeczy, jak wiemy, w szczególności wśród sportowców, którzy no, mają pewien talent, ale przechodzą straszną mordęgę. Ostatnio żeśmy dyskutowali kwestię właśnie szkół baletowych, no to jest okropna mordęga dla dzieci, które w szkole baletowej zaczynają tańczyć, prawda? Strasznie dużo. Gimnastyka się... artystyczna. Tak. Także jest wiele rzeczy, które jeśli zbytnio się na nich skupić, to jednakże no, są bardzo, rozwijają człowieka w bardzo wąskim zakresie może, ale
Ale właśnie, może to być strata dla ogólnego rozwoju osobowości. To już tak kończąc, panie profesorze, jeszcze tylko zapytam, jaki jest pana taki, według pana taki najbardziej krzywdzący, najbardziej bezsensowny mit dotyczący nauki matematyki związanej z mózgiem? Ma pan taki gdzieś, przychodzi na myśl? Takie coś bezsensownego, co się powiela, jakiś mit, a który jest... Nie przystaje. Nie wiem, co by tutaj było tym najbardziej bezsensownym, no bo jest wiele przekonań takich, że no właśnie, ja jestem humanistą, w związku z tym liczby mi niepotrzebne na przykład, prawda? No, od czasu do czasu nawet poważni ludzie, nawet profesorowie wyskakują z tym, że oni są humaniści, prawda? No to jakby to coś tłumaczyło, prawda? Tymczasem no, to być może tłumaczy ich lęki z dzieciństwa właśnie tego, że kiedyś im się coś nie udało policzyć i dostali jakąś karę czy naganę. No właśnie, te lęki takie, które są związane z tym, że nie wiem, ktoś się czegoś nie potrafi nauczyć czy opanować. No, niedawno największym wyróżnieniem dla matematyka jest medal Fieldsa, który się przyznaje raz na 4 lata, 4 osobom przyznają. No i ostatnio dostał go taki uciekinier z Kurdystanu. Zupełnie się okazuje, mała wieś w Kurdystanie, gdzie w ogóle nie miał szans, żeby się jakiejś matematyki uczyć, ale się wciągnął. I udało mu się w końcu właśnie wyemigrować, pewnie nielegalnie, do Wielkiej Brytanii. Został wybitnym matematykiem i dostał medal Fieldsa. No my się chwalimy polską matematyką, ale medalu Fieldsa nie mamy, prawda? Podobnie no, słynny przypadek Ramanujana, który został, no, był takim samoukiem, którego w Indiach dostrzeżono i przyjechał do Cambridge i zrobił mnóstwo fantastycznych rzeczy, które no, ludzie w Cambridge zupełnie mieli inny styl, bo byli wykształceni. On nie był wykształcony, on miał taką super intuicję i wiele rzeczy, które jednak wymyślił, nikt nie potrafił udowodnić przez dłuższy czas. Niektóre się potem udało udowodnić, niektóre okazało się, że są błędne, bo człowiek zupełnie miał inny sposób myślenia, prawda? Więc czasami ta różnorodność jest wielką wartością. I ja obawiam się, że ona u nas jest zupełnie niedostrzegana, że ta różnorodność właśnie powoduje, że no, ludzie z różnych obszarów świata, się namieszkałem, prawda, w Singapurze długie lata, ale też w różnych krajach od Japonii po Amerykę. I widzę, że ta różnorodność jest niesłychanie istotna, prawda? To, że amerykańskie firmy tak dobrze stoją, no to jeśli popatrzeć, kto jest na czele tych firm, to w większości właśnie to są jacyś imigranci z bardzo odległych krajów, których jest bardzo dużo ludzi, którzy się starają wybić, więc naprawdę się nad tym skupiają. W Indiach to jest szalona konkurencja, w Chinach podobnie, prawda? A jest tam jednakże ponad miliard ludzi w Indiach i w Chinach o 1,4 miliarda. Jest z czego wybierać, jest w związku z tym mnóstwo talentów. No i właśnie to te osoby, które wykazują pewien talent i się w czymś zaczęły tak mocno wybijać, rozwijają naszą cywilizację dalej. I wielkim nieporozumieniem jest ten strach przed ludźmi, którzy są inni niż prawda. To obawiam się, że to jest jedna z przyczyn, dla których właśnie będzie nam się trudno szybko rozwijać. Panie profesorze, tak samo jak humaniści, jak się nie ma tego połączenia humanista, który lubi matematykę i ciężko się to rozumie, tak samo bardzo często mówiąc o kreatywności i matematyce też chce się, tak, albo chcą niektórzy to, znaczy nie chcą łączyć takich tych dwóch aktywności, z czym ja się bardzo nie zgadzam i pan profesor też, bo też mówi, też bardzo dużo pan poświęca kreatywności i łączy też z matematyką te dwa zagadnienia. No tak, ostatnio są takie badania pokazujące, że kreatywność w matematyce, czy też dostrzeganie piękna niektórych struktur matematyki i rozwiązań aktywuje te same obszary mózgu, które są związane z kreatywnością w sztukach, prawda, różnego rodzaju w muzyce, czy w jakichś artystycznych działaniach. Także mechanizmy mózgowe za tym stojące są zapewne bardzo podobne, prawda? To jest troszkę rzeczywiście platońskie, w sensie takim, że wszystko, co postrzegamy, to jest to, co nam mózg pozwala dostrzec, bo w
tym naszym bardzo złożonym mózgu 100 miliardów neuronów, 100 tysięcy miliardów połączeń, czyli czegoś, prawda, niesłychanie złożonego, może powstać pewne wyobrażenie. I to wyobrażenie może powstać w postaci, nie wiem, zmysłowego obrazu jakiegoś, który ja chcę uzewnętrznić, czy jakiejś melodii, którą chcę zagrać, ale może też powstać jako wyobrażenie pewnych relacji matematycznych, które jakoś jeszcze nikt nie dostrzegał w jakichś strukturach takich, które matematyk bada, prawda? W związku z tym poczucie piękna jest bardzo silne, jak wiemy. To jest zresztą duża dyskusja dotycząca tego, co spowodowało rozwój nauki w XX wieku, prawda? Wcześniej to były głównie jednakże potrzeby utylitarne, czyli było to sterowane przez próbę zrozumienia pewnych zjawisk, które mogły mieć jakieś zastosowania. Dalej nadszedł Einstein i wymyślił takie równania, które po prostu były tworzone dzięki jego poczuciu estetyki matematycznej, prawda? Piękne równania ogólnej teorii względności, które powstały. Oczywiście myśląc o różnych, prawda, eksperymentach takich myślowych, których nie dało się zrealizować przez następne 50 albo więcej lat, ale w tej chwili się okazuje, że właśnie to ukierunkowanie rozwoju fizyki w owym czasie na piękno spowodowało, że powstało wiele teorii, od właśnie ogólnej teorii względności po mechanikę kwantową i dalsze teorie, które się rozwijały. No a to jest czymś, co jest podstawą wszystkiego, co w tej chwili mamy. Nie mielibyśmy żadnych telefonów, komputerów i innych rzeczy, bo ludzie by nie wpadli na to, że można w półprzewodniku zrobić tranzystor czy coś takiego jak bramka logiczna czy inne rzeczy, bo to wymagało rozwoju mechaniki kwantowej, bardzo abstrakcyjnych teorii, prawda? To, że mamy GPS, się okazuje, że gdybyśmy nie uwzględniali poprawek wynikających z ogólnej teorii względności na to, że te satelity, które nam przesyłają sygnały GPS-u, to są daleko od Ziemi, a tam czas płynie inaczej. Się okazuje, że w ciągu doby już by nam się rozjeżdżało położenie GPS-u o 10 kilometrów, prawda? To są niezwykle małe, ale to jest duża odległość, prawda? I to się sumuje i w związku z tym to określenie położenia nie jest wcale takie proste, prawda? Mnóstwo rzeczy, które wynikły z zupełnie teoretycznych rozważań, takich matematycznych, które wydawało się są zupełnie niepraktyczne i nie są właśnie jednakże ukierunkowane poprzez nasze potrzeby takie utylitarne, okazały się niezwykle ważne. Czy tak nadal będzie, to jest duże pytanie, dlatego że obecnie część nauki, zwłaszcza fizyki teoretycznej, stała się niesłychanie abstrakcyjna i oderwana od możliwości, powiedzmy, eksperymentalnej weryfikacji, ale kto wie, może się też tak okazać. Ja dodałabym jeszcze fraktale, które są takim pięknym, pięknym obrazem matematyki, a szalenie użytecznym, chociażby nawet w tych GPS-ach. Ale panie profesorze, do tej kreatywności... Ale to jest inna rzecz, może też to skomentuję, bo one pokazują, jak z niezwykle prostych takich zależności, bo to są proste funkcje iteracyjne, prawda? Formuła na robienie fraktala jest bardzo prosta. Jak nauczałem jeszcze właśnie takich podstawowych jakichś tam informatycznych rzeczy, to zawsze pokazywałem, jak te ładne obrazki robić fraktalne, bo łatwo to zaprogramować. Bardzo prosta formuła, a złożoność tego, co z tego wychodzi, jest nieskończona praktycznie rzecz biorąc. No i to spowodowało, że się rozwinęła taka działka, powiedzmy, nauki, która się nazywa teoria układów złożonych, która teraz jest niesłychanie ważna ze względu na choćby właśnie próbę zrozumienia zmian klimatu i takich relacji w ekosystemach i innych rzeczy, które są niezwykle złożone i które próbujemy badać pomimo tego, że jest tyle różnych parametrów, prawda, które mogą wpływać na sytuację i te teorie matematyczne okazały się tam zupełnie podstawowe. Ostatnia Nagroda Nobla, prawda, która właśnie jest z fizyki, która jest właśnie za teorię układów złożonych takich, które można zastosować do między innymi zmian klimatu. To panie profesorze, to na koniec zamiast pytania wyzwanie kreatywne. De Bono proponuje różne ćwiczenia kreatywności. Jednym z ćwiczeń jest dokończenie zdania, uargumentowania połączenia dwóch pozornie różnych, może się okazać, zwrotów. Panie profesorze, proszę dokończyć zdanie. Matematyka jest jak ludzki mózg, ponieważ... Tak, matematyka jest jak ludzki mózg, ponieważ jest tak niesłychanie złożona
nieprzewidywalna, nie wiadomo, co w niej siedzi jeszcze, co z niej uda nam się w przyszłości wydobyć. Fantastyczne. I to jest piękne zakończenie tej rozmowy, za którą przepięknie dziękuję. Tyle fantastycznych rzeczy się dowiedziałam. I więcej informacji, linków do Pana strony. Mam nadzieję, że niebawem również linku do książki, która się na dniach ukaże, która jest Pana autorstwem, pojawi się pod nagraniem. Przepięknie dziękuję.